witam, z tej strony Julia. Chciałabym powiedzieć najważniejsze informacje o powstaniu listopadowym, które odbyło się z 29 na 30 listopada. Jednym z osób biorących udział w tym wydarzeniu był feldmarszałek Michał Dybicz, urodzony 13 maja 1785 roku, zmarł 10 czerwca 1831. Czas na ciekawostki. Wojna polsko-rosyjska to inaczej powstanie listopadowe. W rocznicę wybuchu powstania w Wojsku Polskim obchodzimy Dzień Chorążego. Królestwo Polskie miało 150 tysięcy żołnierzy, natomiast Imperium Rosyjskie 100 tysięcy. Zakończenie powstania listopadowego miało miejsce 21 października 1831 roku. Dziękuję za wysłuchanie mojej krótkiej, lecz ważnej prezentacji. Miłego dnia.